Cześć, dziś przychodzę do Was z tagiem, który znalazłam na vlogu Anity z Book Reviews. Bardzo mi się ten tag spodobał i pomyślałam sobie, że również ten tag zrobię dla Was w formie filmu. Tak więc dzisiaj Coffee Book Tag. Tak składające się z kilku pytań, nawiązujące do kawy. Co kawa ma wspólnego z książkami? Niektórzy popijają kawę, książki czytają. Ja od kawy nie jestem uzależniona, kawę piję rzadko. Jeżeli już piję, to zwykle jest to kawa rozpuszczalna, cappuccino, jakieś takie to, nie taka tradycyjna sypana po turecku, tylko jakieś takie ekspresowe dziwactwo, tam pianki i tak dalej. Ale nie muszę ją pić, nie muszę, załóżmy 15, bach, musi być filiżanka kawy. Nie. No ale tak jest całkiem, więc go nakręciłam i już odpowiadam na pytania. Pytanie pierwsze, które mam tutaj zapisane na karteczce i niektóre książki Wam pokażę, niektóre książki mam w czytniku, niektóre książki gdzieś mam w swojej biblioteczce i po prostu nie odnalazłam ich, a niektóre muszę kupić na pewno. Pytanie pierwsze. Czarna, czyli książka, w którą nie mogłam się wkręcić. Książka, którą przeczytałam ostatnio. Jessica Sorensen, przypadki Kylie i Kaidena. Piękna okładka. Bardzo pozytywne recenzje na blogach. Skusiłam się. No i masakra. Do 150 strony ja tej książki nie mogłam pojąć. O co w niej chodzi? Czemu taka genialna? Owszem, dobra, ale nie genialna. Pozytywne recenzje tutaj na skrzydełkach książki, a ja nie rozumiałam, o co w tej książce tak naprawdę chodzi. Romans jak romans, ale taki nudny, nic się nie dzieje. O co w tej książce chodzi? Jej piękno odkryłam mniej więcej na 150 stronie. Przeczytałam właśnie do końca i cóż, pach, padłam. No rzeczywiście, zasługuje na jak najlepsze recenzje. A więc pytania za nami. Miętowa mokka, no takiej jeszcze nigdy nie piłam, czyli książka, która staje się bardziej popularna w okresie świątecznym. Święta, czyli Boże Narodzenie. Jeżeli już, to jakżeby inaczej. Dickens i opowieść wigilijna. Ja mam wydanie z 2014 roku, to jest wydanie Zysku, bardzo piękne, twarda okładka, dodatkowo jeszcze obwoluta, piękne ilustracje. I tutaj my, a maxima culpa. Nie czytałam jeszcze tej książki, jeszcze nie. Może dlatego, że zawsze w okresie przedświątecznym ja mam na głowie cały dom, pieczenie, gotowanie. Jakoś tak nie ma czasu na czytanie zbytnio, a potem jakoś tak. Ale no, trzeba przeczytać. Myślę, że w tym okresie sięgamy również po wszelkie książki, które są gdzieś tam w klimacie świątecznym, ze świątecznymi okładkami, jakieś romanse. Bo coś tam. Pytanie trzecie. Gorąca czekolada, czyli ulubiona książka z dzieciństwa. Z racji, że zaczęłam bardzo wcześnie czytać, w wieku 5 lat samodzielnie, więc podzielę ten mój okres dzieciństwa na dwa takie podokresy. Pierwszy okres, czyli ten taki jeszcze, ja bym powiedziała, bajkowy. No więc naturalnie baśnie Andersena i pamiętam, że były to moje ulubione z ilustracjami Szancera. Czytałam wzdłuż i wszerz i pojedyncze kartki, całe baśnie i całe od początku do końca i multum razy i prawie znałam je na pamięć i wciąż. Moja ulubiona baśń, Królowa Śniegu, te klimaty. I kochani, nie mam tej książki. Gdzieś miałam, ale już jej nie mam, ale odnalazłam księgarnię, w której jest dokładnie taka i sobie muszę kupić. Niedługo mam urodziny, więc mam pretekst. Natomiast ten drugi okres dzieciństwa, bo tak, u mnie dzieciństwo skończyło się w wieku 12 lat. Winna jest temu moja sąsiadka, która nauczyła mnie czytać kryminały polskie w tym czasie i gazetkę Detektyw. Ja już pożegnałam książki dziecięce, bye bye. Potem owszem, sięgałam Siesicka, Snopkiewiczowa, ale to już był taki... Powiedzmy taka końcówka, więc w tym okresie między mniej więcej 9-12 rokiem życia
To już takie grubsze powieści czytywałam. No i na nagrodę dostałam książkę, pierwszy tom książki o Mary Poppins. Połknęłam go w 2 dni, a że były wakacje, więc poszłam do księgarni i te pozostałe tomy, które były, zgarnęłam i przeczytałam chyba wszystko w 3 tygodnie. A widziałam, że ostatnio, chyba 2 lata temu, wyszło kolejne wydanie. Nie pamiętam, kto to wydał. W jednotomowe kosztowało ponad 70 zł i tam były jakieś tomy, których ja wtedy nie miałam, więc znowuż jest okazja, żeby sobie sprawić tę książkę. Pytanie czwarte. Podwójne espresso, czyli książka, która trzymała mnie na krawędzi fotela od początku do końca. Książka, którą skończyłam tyle co. Mila Rutnik, Miłość przychodzi z deszczem. Nieciekawa okładka. Totalnie wkurzający opis, który jak przeczytałam, w ogóle nie wiedziałam, o czym jest ta książka właściwie, bo ja tego nie rozumiałam, nie zastanawiałam się w ogóle, co to ma być. A czytałam to do recenzji dla portalu Lubimy Czytać. No i cóż, genialna, tylko trzeba ją zacząć czytać. I wtedy się okazuje, że ta książka jest napisana fantastycznie, a jest to debiut. Kapitalna, taka kłująca, taka do bólu, taka, którą się nie da odłożyć i zapomnieć, taka, która tak trzyma w napięciu, gdzieś tam wciska ten fotel nas, kapitalna, ta i żadna inna. Starbucks, czyli książka, którą widzę wszędzie, książka, którą mam w czytniku, więc wam jej nie pokażę. Colin Hoover, Maybe Someday. To jest tak, włączam Lubimy Czytać, reklama Maybe Someday. Otwieram sobie blogi. Ktoś czytał znowu Maybe Someday. Włączam YouTube'a, oglądam jakiś film. Włącza się reklama Maybe Someday. Czytałaś już? Nie. Mam w czytniku i muszę przeczytać. Miałam czytać w ramach bukatonu, ale coś tam sobie wymieniłam. Ale czuję, jak ta książka gdzieś tam jak mucha psyczy wokół mojej głowy. I Maybe Someday myślę, że przeczytam. I to niedługo. Chociaż ja zawsze nie mogę zdążyć z planami i tak dalej. Pytanie szóste. Hipsterska kawiarnia, czyli książka napisana przez niezależnego autora. Słuchajcie, tutaj taka w głowie jest u mnie pustka, bo naprawdę nie wiedziałam, jaką książkę do tego pytania wybrać. Patrzyłam po mojej bibliotece, wodziłam wzrokiem po moim profilu na Lubimy Czytać, gdzie są książki przeze mnie przeczytane i nic jakoś tak... Aż wreszcie. Tak patrzyłam na to pytanie i niezależny autor. No kto może być dla mnie takim niezależny? Mi się skojarzył od razu wolny. Jak wolny i taki puszczający naprawdę wodze Andrzej Stasiuk jadąc do Babaga. To tak przyszło, że to musi być to. Nie wiem dlaczego, jakoś tak. Dobra, nie będzie. Nie mam tej książki. Pożyczyłam ją z biblioteki, taką przeczytałam właśnie. Ale myślę, że jak mi coś kiedyś odbije, to sobie kompat książek Stasiuka, tych, które czytałam i które mi się podobały, bo nie wszystkie, to sobie kupię. Pytanie siódme. Ups, dostałam bezkofeinową, czyli książka, po której spodziewałam się czegoś więcej. Mam tę książkę, bo recenzowałam ją, ale nie wiem gdzie. Wiecie co, bo ja mam tak, książki w jednym pokoju, w drugim pokoju, a na półkach, jednych, drugich, trzecich, dziesiątych, segmentach, biblioteczkach i wreszcie na pudłach. Te pudła stoją tak na górze segmentów, bo już nie ma jak tego wyłożyć. I ona gdzieś jest w tym pudle, a padło na książkę Cecily Ahern, nie wiem, Pora na życie. To nie tak miało być. PS, kocham Cię, kupiłam w Rossmanie w takiej wersji pocket i jeszcze nie przeczytałam, natomiast to uczytałam i nie zastanawiałam się, co tam tak wszystkich ujęło, że pieją, a ja nie mogę zapiać. Książka nie jest zła, ale to miał być hit, a to jest coś takiego przeciętnego. No i wreszcie ostatnie pytanie, ósme. Idealne połączenie, czyli książka, która była zarówno słodka, jak i gorzka, ale w końcu przypadła mi do ust. Miałam, ale mi się rozsypała drobny mak, bo miałam bardzo stare wydanie. Czytałam w wieku lat 16. Książka będąca lekturą. Już mówię jaka. Zmieniło się doświadczenie, jest fatalne. Mura. A
lalka Bolesława Busa. No więc jak ja ją czytałam, a zaczęłam Wielki Czwartek, bo to była lektura i były ferie, i czytałam sobie w łóżku i to było, wpadały święta pod koniec marca, więc było zimno, gdzieś tam jeszcze leżały jakieś resztki śniegu. No jak ja czytałam pierwszy raz tą lalkę, to po pierwszy rzut oka oczywiście Izabela Łęcka i Wokulski, kocha, nie kocha, będzie z nią, nie będzie. A wszystko, co było obok, było B. No to B, no to B, nie? No, interesował mnie jako młodą, nastoletnią dziewczynę i tylko i wyłącznie romans. A Izabela, no przecież ona go tak odrzuca, no to fajna laska jest, nie da się tak łatwo wziąć i tak dalej. No ale po lalkę sięgnęłam jeszcze raz sobie kiedyś później. Jako już dorosła, mądrzejsza osoba po studiach i zaczęłam dostrzegać, że lalka to nie tylko romans, ale to jeszcze wspaniały obraz, to co pani uczyła w szkole, obraz świata pozytywizmu itp. itd., że piękna proza, piękne opisy, to wszystko dopracowane, zgrabne, tak jakby po dobrych kilku latach dotarło do mnie to, co pisali w streszczeniach lektury, czytaj to, co się omawiało w szkole. Także, no cóż, lalka może tutaj mój wybór zadziwi. No i to by było już tyle. To już wszystkie pytania, na które miałam odpowiedzieć. Gorąco Was pozdrawiam z bardzo pochmurnego, deszczowego i paskudnego Przemyśla. I do następnego tagu. Wkrótce pewnie zrobię podsumowanie, bo